8 stycznia książęca para Sussex ogłosiła, że wycofuje się z pełnienia królewskich funkcji. Meghan i Harry będą starali się o uzyskanie niezależności finansowej, a swoje życie zamierzają dzielić pomiędzy Wielką Brytanię a Amerykę. Ich decyzja zaskoczyła nie tylko Brytyjczyków i media, ale przede wszystkim samą królową. Czy faktycznie parze było tak trudno wieść królewskie życie? Harry i Meghan poinformowali w oświadczeniu, że chcą zrezygnować z królewskich funkcji. Od teraz chcą zarabiać na własne utrzymanie zamiast żyć na koszt podatników, jak pozostali członkowie rodziny Windsorów. Planują także dzielić swój czas między Wielką Brytanią, ojczyznę Harry'ego, a Stany Zjednoczone, ojczyznę Meghan. Jedni popierają ich decyzję, twierdząc, że ubiegły rok nie był dla nich łatwy, drudzy zarzucają im brak konsekwencji. Z jednej strony para chce odrzucić królewskie życie, ale wciąż zamierza korzystać z królewskich tytułów i ochrony, za którą płacić mieliby podatnicy. Para chce być niezależna finansowo, ale nadal pragnie zatrzymać wyremontowane w ubiegłym roku Frogmore Cottage, które naprawiono kosztem podatników za 2,5 miliona funtów. Co więcej, zamierzają nieustannie podróżować, a za to również koszta ponosić mają Brytyjczycy. Małżeństwo wciąż chciałoby otrzymywać finansowe wsparcie od księcia Karola. Nie ma więc wątpliwości, że książęca para Sussex swoją decyzją o wycofaniu się z rodziny Windsorów wprowadziła ogromny chaos. Czy faktycznie było im aż tak trudno? Rok 2019 nie należał dla nich do najłatwiejszych. Łączenie obowiązków z ramienia królowej z próbą zachowania normalności okazało się o wiele trudniejsze niż mogli przypuszczać. Parze zaczęto zarzucać niekonsekwencje. Bo jak wytłumaczyć chęć zachowania królewskich przywilejów, a przy tym nieustanne nawoływanie ludzi do ochrony środowiska, ograniczania podróży czy oszczędnego życia? Brytyjska prasa postanowiła wypunktować książęcej parze, co robi nie tak, i w ten sposób Meghan i Harry zaczęli tonąć pod masą okrutnych artykułów na swój temat. Głównym celem ataków stała się jednak Meghan. Krytykowano jej stylizację, pisano o wpadkach, a nawet o tym, że źle zajmuje się synem. Książę w końcu postanowił otwarcie stanąć w obronie ukochanej, wydając oświadczenie. To jednak nie pomogło, a negatywne publikacje tylko się nasiliły. Małżeństwo pozwało więc prasę, co odbiło się na ich wizerunku. Ich popularność znacząco zmalała, więc książęca para postanowiła zrobić wszystko, by usunąć się z pola rażenia. Wyprowadzili się do Frogmore Cottage, przenieśli biuro z dala od Kate i Williama, a po narodzinach syna nie przyjęli dla niego tytułu od królowej, by w przyszłości mógł wieść prywatne życie. Nawet w dokumencie Harry i Meghan, ich własnymi słowami, księżna powiedziała wprost, że czuje się atakowana, pozbawiona wsparcia i że nie spodziewała się, że będzie jej tak ciężko. Otwarte przyznanie się do tego, że sobie nie radzi, na nic się zdało. Małżeństwo zdecydowało się w końcu spędzić święta na innym kontynencie i wziąć kilka tygodni urlopu, by wszystko sobie poukładać. Wraz z nowym rokiem podjęli decyzję o rezygnacji z części przywilejów. Co na to królowa? Dla Elżbiety II poczucie obowiązku jest najważniejsze. Co więcej, zwykle tak poważne oświadczenia podawane są do publicznej wiadomości przez social media Pałacu Buckingham. A Harry i Meghan zrobili to bez konsultacji z najważniejszymi członkami rodziny. Nic więc dziwnego, że królowa jest rozczarowana decyzją wnuka. W poniedziałek królowa zwołała spotkanie z najważniejszymi członkami rodziny królewskiej, aby osobiście przedyskutować przyszłą rolę księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Uczestniczyli w nim m.in. książę Karol, książę William, ich prywatni sekretarze oraz sam zainteresowany. U boku Harry'ego zabrakło jednak Meghan, która pojechała do Kanady, by zająć się synem. Książę połączył się z nią telefonicznie. Spotkanie zakończyło się wydanym przez królową oświadczeniem, w którym okazała wsparcie Harry'emu i Meghan. Choć wolałaby, by pozostali pełnoprawnymi członkami rodziny królewskiej, szanuje i rozumie ich decyzję. Elżbieta II zapowiedziała, że nastąpi okres przejściowy, w którym Sussexowie spędzą czas w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Choć kolejne decyzje zapadną w najbliższych dniach, to chyba nikt nie spodziewał się innych słów ze strony królowej. W końcu otwarcie krytykując decyzję wnuka, naraziłaby swoją rodzinę na jeszcze większy kryzys. A przecież dla Elżbiety II nieskazitelny wizerunek monarchii to rzecz święta. A Wy, co myślicie o decyzji Meghan i Harry'ego? Zostawcie komentarz poniżej, a po więcej informacji ze świata rodziny królewskiej zapraszamy na viva.pl.